Pani dyrektor, prowadzi Pani szkołę z podstawową, z oddziałami integracyjnymi, stąd moje pytanie. Czy pojawienie się dziecka z zespołem ADHD w szkole zmienia w jakiś sposób jej organizację pod kątem zaspokajania tych specjalnych potrzeb edukacyjnych, które wynikają ze specyfiki tego zaburzenia? Jak najbardziej. Jeżeli chodzi o w ogóle sam moment przyjęcia takiego dziecka do danej klasy, od razu rodzi to ze sobą pewne działania, które należy podjąć na samym początku roku szkolnego. W związku z tym przede wszystkim przeszkolenie wszystkich nauczycieli, ale już nie w takim sensie typowym, szkoleniowym, tylko dokładne bardzo analizowanie czy orzeczenia takiego dziecka, czy jego opinii z poradni pedagogiczno-psychologicznej z takimi ukierunkowaniem. Również muszą się zapoznać i z potrzebami takiego dziecka muszą się zapoznać nauczyciele, którzy nie uczą w tej klasie, ponieważ dziecko takie będzie przebywało na przerwach, będzie obserwowane i będzie widziane przez nauczycieli, którzy go bezpośrednio nie uczą. Również musimy zapoznać personel szkoły, czyli panie woźne, pana przeprowadzającego przez jezdnię takie dzieci. Musimy zapoznać panie świetliczanki, zasygnalizować, że jest takie dziecko. Jednocześnie nie nadając mu jak gdyby etykiety dziecka chorego, czy dziecka, które jest jakieś inne, dziwne, tylko po prostu potrzebuje więcej naszej uwagi, może więcej naszej tolerancji i cierpliwości w tym sensie. Więc przede wszystkim przygotowanie personelu od samego dołu, tego personelu takiego pomocniczego, administracyjnego, aż po personel dydaktyczny. Następnie musimy również przede wszystkim przeprowadzić pogadankę wśród rodziców tych dzieci, w którym zespole znajdzie się właśnie dziecko z ADHD. Na pierwszym zebraniu z rodzicami, jeśli rodzice wiedzą świadomie, że to jest klasa integracyjna, na pewno już wcześniej spodziewają się, że będą różne dzieci z różnymi potrzebami. Krótki wykład takiego wychowawcy na ten temat, co to jest w ogóle ADHD, czego możemy się spodziewać i również... I na co zwracacie wtedy uwagę? Co mówicie rodzicom? Do jakich sytuacji jak gdyby przygotowujecie ich, tak? Bo macie Państwo już doświadczenie. Czyli co takiego najtrudniejszego może się w szkole pojawić, z czym trzeba wcześniej rodziców zapoznać? Przede wszystkim, że będzie to taki uczeń w klasie, o którym Kasia czy Marysia będzie mówiła, że ciągle chodzi. Jemu to wolno, a mnie nie. Więc już będą Państwo wiedzieli, mówimy rodzicom, że będzie uczeń, który będzie może cały czas chodził, może będzie krzyczał, może będzie musiał podbiec do tablicy, czy nagle wyjrzeć przez okno. Może to będzie uczeń, który będzie szturchał, dotykał, albo głaskał wręcz, bo może sobie upodoba jakąś dziewczynkę, czy jakiegoś kolegę, którego będzie wszędzie pełno. Będzie to też może taki uczeń, który będzie zadawał czasami jakieś niekontrolowane urazy. Będzie mógł uderzyć, poszturchnąć, uszczypnąć. Przewrócić, prawda? Nawet, tak. Więc przede wszystkim będziemy mówili rodzicom o takich rzeczach. Myślę, że na takim zebraniu obowiązkiem rodziców takiego dziecka z ADHD jest również otworzenie się przed tymi rodzicami i opowiedzenie, z jakimi problemami się spotykają na co dzień. W domu, wtedy, kiedy wychodzą do rodziny, do przyjaciół, do znajomych. I powiedzenie przez tych rodziców, wypowiedzenie, co robią dla takiego dziecka. To nie jest tak, że oni wiedzą i dają przyzwolenie, tylko na pewno pracują nad tym dzieckiem w domu, a z doświadczenia wiem, że rodzice dzieci z ADHD naprawdę robią bardzo dużo w domu. To jest taka naprawdę bardzo wielka praca wychowawcza. A z jakimi sytuacjami takimi niepożądanymi z punktu widzenia relacji rówieśniczych, tak, relacji dziecka z dorosłymi tutaj pracownikami szkoły najczęściej się Państwo spotykacie? Bo wiemy również, że zespół ADHD niestety bardzo często współwystępuje z zachowaniami agresywnymi, prawda? Mamy tutaj do czynienia z tą agresją taką impulsywną, możemy mieć do czynienia z zaburzeniami zachowania, tak? Z jakimi problemami najczęściej Państwo się spotykacie i jak próbujecie sobie z nimi radzić tutaj na terenie szkoły? Bardzo często przychodzą do nas rodzice, do mnie jako do dyrektora szkoły, jak i do pedagoga, właśnie z różnego rodzaju skargami. Ale proszę sobie wyobrazić, że jeżeli naprawdę dobrze uświadomi się rodziców, że dziecko ma takie zaburzenia, że tak naprawdę nie wynika to z tego, że ono jest niedobre albo złe, że ono po prostu robi to specjalnie, te uwagi są przekazywane w sposób bardzo taki łagodny. My wiemy, my rozumiemy, ale może jeszcze coś da się zrobić. Wtedy my również występujemy jeszcze z dodatkowym jakimś działaniem i na przykład jest dyżur nauczyciel,
nauczyciela przy tym dziecku. Konkretny dyżur jest na konkretnej przerwie. Ten nauczyciel nie chodzi za nim krok w krok, albo nie trzyma go za rękę, co byłoby w ogóle głupią sytuacją, groteskową, ale jest nadzorujący w bardzo bliskim kontakcie. Jeśli widać, że się zamachnie, że ma ochotę, bo go nagle rozsada wielka energia i emocje, które się nagromadziły przez ten dzień, potrafi w odpowiednim momencie go zatrzymać i powiedzieć, ale chwileczkę, ale poczekaj. Więc taki osobisty. Czyli uprzedza jakby też te wybuchy, tak? Są to nauczyciele, którzy znają dobrze dziecko i potrafią rozpoznać te symptomy przepowiadające wystąpienie jakiegoś. Szczególnie te symptomy oczywiście są na koniec już dnia lekcyjnego. Kiedy dziecko ma 6 lekcji, ta 6 lekcja już jest po prostu nie do wytrzymania dla takiego dziecka. Jest to wielkie obciążenie dla niego, więc wtedy na tej przerwie poprzedzającą ostatnią lekcję, wtedy bardzo na niego zwracamy uwagę. Również stosujemy taką metodę, że dziecko jest zabierane do, na przykład do gabinetu pedagoga, gdzie pedagog ma puzzle, gry, gdzie może sobie usiąść, ochłonąć, a nawet po prostu porozmawiać i pobyć sam na sam z dorosłym i wtedy naprawdę się wycisza. Jakie jest Pani zdanie na temat nauczania indywidualnego? Też wiemy, że jest taka tendencja właśnie, aby dzieci z problemem ADHD kierować na nauczanie indywidualne jako najlepsze, tak? Bo izolujące, dziecko wtedy pracuje jeden na jeden i nie wchodzi w te negatywne relacje, te niepożądane, o których tutaj mówimy. Powiem tak. Nauczanie indywidualne tak, już w takich sytuacjach, kiedy naprawdę jesteśmy może nie tyle bezsilni, co po prostu trzeba to dziecko troszeczkę odizolować, ale nie indywidualne, nie odizolowanie na 100%, czyli pozwolenie temu dziecku uczestniczenia w innych lekcjach czy w innych zajęciach i na terenie szkoły, czyli stworzyć taką sytuację, kiedy dziecko spotyka się z nauczycielem w szkole, w innej pracowni, ono może przebywać na przerwie, ono nie jest pozbawione tych kontaktów interpersonalnych, a jednocześnie uczestniczy na przykład w przygotowaniach teatralnych do Dnia Matki, czy jakiegoś innego przedstawienia, czy w lekcji muzyki, czy jeszcze w jakichś innych lekcjach. Czyli nie odseparowanie. Właśnie, wchodzi w te relacje interpersonalne, prawda? Myślę, że będziemy tutaj zgodne co do tego, że takie rozwiązanie chyba jedynie wtedy należałoby stosować, jeśli mamy do czynienia z autoagresją i z taką agresją skierowaną na innych, kiedy grozi to niebezpieczeństwem innych uczestników toku lekcyjnego, prawda? Tylko w takich sytuacjach, w każdych pozostałych, w moim odczuciu, i tu myślę, że jesteśmy zgodne, te dzieci powinny pozostawać w zespole klasowym, dlatego że właśnie one się muszą nauczyć panowania nad własnymi emocjami i tych relacji interpersonalnych, które w przypadku zespołu ADHD są jednymi z najtrudniejszych do opanowania. Świetną sytuacją jest, komfortową sytuacją dla dziecka jest no oczywiście klasa integracyjna. Wiemy, że nie zawsze te dzieci mają szczęście trafić do takiego zespołu, gdzie jest drugi nauczyciel, ten nauczyciel wspierający. Gdyby nie klasa integracyjna, to wtedy klasa, w której mógłby być asystent, prawda? Tak. Dlaczego? Dlaczego Pani uważa, że właśnie rozwiązanie zatrudnienia tak asystenta do klasy byłoby takim optymalnym z punktu widzenia tego dziecka? Dziecko miałoby tego dobrego ducha, który przy nim stoi, który właśnie go będzie stopował albo motywował do jakiejś pracy. To dziecko musi mieć kogoś, kto będzie bardziej właśnie tylko na niego zwracał uwagę, bo wiemy oczywiście, że te wszystkie nadpobudliwości są związane z tym, że on nie może się skoncentrować, nie jest w stanie i to nie od niego zależy skoncentrować się na toku lekcji, na głosie pani, bo akurat przejeżdża autobus za oknem, więc ten dobry duch, który będzie go nakierowywał i wspomagał, jest bardzo konieczny. Pedagogiem specjalnym, pedagogiem wspierającym w klasie, w której uczy się dziecko z zespołem ADHD. W niektórych szkołach jest to osoba, która zatrudniona jest na etacie asystenta. Jakie zadania należą do Pani właśnie pod kątem wspomagania dziecka z zespołem ADHD w wypełnianiu jego ról uczniowskich? Przede wszystkim nauczyć go samokontroli i porządku wokół siebie, tak? Żeby stworzył sobie odpowiednie miejsce do pracy, w którym będzie mu się dobrze pracowało. Na skupieniu jego uwagi, która bardzo często ulega rozproszeniu. Na dodatkowym wyjaśnianiu mu poleceń, przekazywaniu wskazówek nauczyciela. Na kontrolowaniu tego, czy rozumie to, co do niego, co, zadanie, które ma wykonać. Tutaj mówimy bardziej o tej sferze takiej związanej
związane jest z zaburzeniami koncentracji uwagi, tak? Wiemy również, że te dzieci bardzo często charakteryzują się zaburzeniami w kontekście impulsywności i nadruchliwości. Mieliśmy okazję już obserwować tutaj ucznia i ma on właśnie ten typ ADHD, który jednak związany jest z nadmierną ruchliwością i impulsywnością. Z jakimi trudnymi sytuacjami, takimi wychowawczymi, spotyka się Pani w pracy z tym dzieckiem? Przede wszystkim brak podnoszenia ręki przy zanim brak możliwości udzielenia mu głosu, tak? Wykrzykuje odpowiedź, nie czekając na wskazanie go przez nauczyciela. Często podnosi się z miejsca w celu chociażby się przejścia po klasie, ale to wtedy dobrym elementem jest wysłanie go po kredyt, tudzież wytarcie, poproszenie go o wytarcie tablicy. Skierowanie uwagi na tej jego ruchliwości na sposób pożyteczny. Zdarza się też, że zaczepia inne dzieci wokół siebie, wobec tego musi siedzieć sam i siedzi niejako oddzielone od dzieci, czyli zawsze jest załóżmy ta ławka przerwy, żeby nie był blisko dzieci. Zdarza się też, że dzieciom zabiera różne przedmioty, no więc trzeba tutaj... A jakby Pani miała tak określić, czy Tomek jest częściej dzieckiem prowokującym zachowania takie niepożądane, zachowania agresywne, czy częściej bywa jednak ofiarą takich zachowań ze strony rówieśników? Bardzo różnie. Często zaczyna się od tego, że na skutek braku powstrzymania emocji zdarza mu się coś krzyknąć, czy zrobić coś nieodpowiedniego i wówczas niestety dzieci z klasy zwracają mu uwagę, co go tylko denerwuje i dodatkowo pobudza jeszcze do działania. Pobudza go do działania i jak gdyby robienia na przekór. Na przerwach zdarza się różnie. Bywa tak, że to dzieci, wiedząc, że on bardzo często ma kłopoty z samokontrolą i z zapanowaniem nad swoją reakcją, bardzo często prowokują go do różnych zachowań, bądź też utrzymują te jego niewłaściwe zachowania. Poprzez zwracanie mu uwagi, poprzez rozdzielanie go, poprzez śmianie się z niego, czy zrobienie mu specjalnej złośliwości. Prowokowanie go do dalszego, do dalszego zachowania negatywnego. Tak, ja myślę, że to wychodzi też z temperamentu klasy, ponieważ w tych dzieciach jest dużo chłopców, w tych dzieciach tkwi takiej dużo energii nagromadzonej, niepozytywnej, dużo takich agresywnych zachowań, które jak gdyby znajdują ujście w tym, że mogą zrobić mu na złość czy krzywdę swego rodzaju. Co się wtedy dzieje? Wtedy dość często dzieci zganiają całą winę właśnie na to dziecko, czy potrafią obiektywnie ocenić zaistniałą sytuację? To znaczy zdarza się, że tak, że mówią od razu, że Tomek, że zrobił to Tomek i tu wymaga, nauczyciel musi drążyć pytaniami i dochodzić tak naprawdę, odtwarzać sytuację, żeby doszło do stwierdzenia, czy naprawdę tak wszystkiemu był Tomek i czy faktycznie Tomek był sprawcą sytuacji zdarzenia. A jakby Pani mogła ocenić, to jest bardzo trudne, tak? Bo wiemy, że w przypadku dzieci z ADHD, to tutaj ta diagnoza jest taka niejednorodna, ale jakby Pani mogła ocenić to pojawienie się tych zachowań agresywnych, pojawienie się tych zachowań takich niepożądanych wychowawczo, czy to jest wynik właśnie tej impulsywności i braku trzymania się pewnych zasad i samoodpowiedzialności, czy jednak też już jest to powiązane z występowaniem, czy współwystępowaniem zaburzeń zachowania u tego ucznia? Tak jak mówię, jest to trudne, prawda? Dlatego, że często jest ta diagnoza taka współwystępująca, tak? W przypadku tego dziecka mamy do czynienia tylko z zespołem ADHD, czy również z zaburzeniami zachowania? Czyli współtowarzyszą temu, tak? Współtowarzyszą, tak. Jakie najczęściej zachowania się pojawiają u niego? Takie te właśnie niepokojące, te byśmy powiedzieli już z obszaru tych zachowań przemocowych. Agresja słowna, tak? Wyzywa. Bardzo często straszy dzieci na przykład tatą, tak jak gdyby tu się odwołuje do osób, że przyjdzie tata, zobaczysz, to pokaże, tak? To też wynika ze strachu, wydaje mi się, że on bardzo się boi. Boi się osób silniejszych od siebie, większych, starszych. Takich osób się boi. Jeżeli prowokuje, jeżeli szuka ujścia energii, wyładowania swojej złości, to wśród osób młodszych, wśród osób mniejszych, słabszych. Czyli prawdopodobnie to może mieć też związek jednak z samooceną zamierzoną, prawda? Myślę, że... dzieci bardzo często się z niego śmieją, specjalnie go denerwują. Są momenty, gdzie on się stara opanować. Widać, jak bardzo on chce, natomiast często dzieci nie dają mu szansy na to.
Pani Olu, gdyby Pani mogła nam wskazać dosłownie kilka przykładów takiej pracy indywidualnej z Tomkiem właśnie pod kątem jak gdyby wycofywania tych zachowań niepożądanych i ze dwa, trzy przykłady pracy z całą klasą nad wygaszaniem tych zachowań. Więc z Tomkiem ustalamy sobie nad jakim niepożądanym zachowaniem będziemy danego dnia pracować, tak? Czyli dnia to pewnie dnia, troszkę za mało, tak, tak, prawda? No, ustalamy raczej sobie taki... Plany jakie taki, robicie? Tygodniowe i miesięczne? Plany tygodniowe. No. Jest to, głównie chodzi o to, żeby nie odzywał się tylko wtedy, kiedy jest pytany, żeby dał szansę wypowiedzieć się innym dzieciom. Również o tym, żeby jednak siedział w miejscu, kontrolował swoje stanowisko pracy. Żeby nie trzeba mu było przypominać o tym, że musi wyjąć książkę, piórnik czy przybory. No i żeby nie zaczepiał przede wszystkim inne dzieci, co niestety ma konsekwencje już w reakcjach dzieci też. A w jaki sposób to próbujecie kontrolować? Jaki Pani tutaj wymyśliła schemat, tak, z Tomkiem, który pozwala właśnie kontrolować to pożądane zachowanie? Punktujemy to zachowanie. Na każdy tydzień ma określoną liczbę punktów i ewentualnie albo schodzimy z tej liczby, odbierane są, albo są dodawane. I w momencie, kiedy no, zależy od bilansu tygodniowego, jeżeli bilans jest na plus, no to wtedy Tomek dostaje pochwałę dla mamy, to jest też dla niego bardzo ważne, on bardzo nie chce uwag, on wie, że źle robi i on bardzo no, płacze i boi się tych uwag, bo ja myślę, że to też się wiąże z konsekwencjami. Które są jeszcze w domu, prawda? Tutaj ta relacja w ogóle współpracy z domem, myślę, że jest niezmiernie istotna, tak? Powinna być ta konsekwencja, czyli to samo jakby działanie, które jest w szkole, powinno potem być przenoszone na dom i odwrotnie, tak? Pani Olu, a jeśli chodzi o kodeks złości, czy opracowujecie z Tomkiem właśnie kodeks złości, mówiąc o tym, kiedy ta złość występuje i w jaki sposób akceptowany społecznie tą złość można odreagować, tak? Jak sobie z nią poradzić? Mamy taki system, to jest system fiszek, karteczek. W momencie, kiedy no, pojawia się jakieś niepożądane zachowanie, żeby nie zwracać mu uwagi, żeby może go jeszcze dodatkowo nie stymulować. Tak, wtedy pokazuję mu taką karteczkę, piktogram, który oznacza, jakie zachowanie, co robi, a czego nie powinien robić, jakie zachowanie w tym momencie byłoby pożądane dla niego. Powiedziała Pani właśnie tutaj również o tym, że klasa bardzo często prowokuje Tomka, tak? Stąd można wnioskować, że część tych zachowań to są zachowania nie tylko wynikające jakby z jego pobudzenia, ale również z prowokacji właśnie ze strony klasy. Jak Pani sądzi, dlaczego tak się dzieje i co tutaj próbujecie robić, żeby temu przeciwdziałać? Wydaje mi się, że tutaj Tomek wśród tych aktywnych osób, wśród tych tak bardzo emocjonalnie naładowanych, bo to no wydaje mi się, że Tomek jest takim łatwym celem, łatwym momentem rozładowania własnej złości, własnej frustracji, bo to tak mi się wydaje, że to tak jest. Jak sobie próbujemy radzić? Dzieci nie mogą zwracać Tomkowi uwagi. Bardzo, bardzo, no ja na przykład walczę z tym zachowaniem, że jednak od zwracania uwagi nie jestem ja lub nauczyciel prowadzący lekcje. Na jego zachowania jakieś drobne zaczepki nie reagują. Znaczy, czy dzieci żeby nie reagowały, żeby nawet jak Tomek coś zabierze, żeby od razu nie krzyczały oddaj pomonie, tylko spokojnie przeczekały. Wtedy Tomek najczęściej, nie widząc rezultatu swoich działań, dodaje przedmiot. Na przerwach dzieci powinny zwracać się do nauczyciela. Jeżeli zaistnieje jakaś sytuacja, która stwarza zagrożenie, dzieci nie rozdzielają, nie interweniują. Jedyną interwencją może być zgłoszenie tego wszystkiego i opowiedzenie nauczycielowi dyżurującemu, no bądź wychowawcy tudzież. Pani Olu, a jak Pani sobie radzi z tą potrzebą Tomka, żeby Pani była przy nim cały czas? Bo też wiemy, że dzieci z problemem, tak, właśnie, no między innymi z problemem ADHD, no chciałyby mieć tego nauczyciela, asystenta cały czas przy sobie, bo wtedy właśnie można z tym nauczycielem porozmawiać, można troszeczkę tak zaspokoić tą swoją potrzebę bycia w centrum zainteresowania. I jak Pani sobie radzi, żeby nie doprowadzić do takiej wyuczonej bezradności, tak? I do tego, że właśnie on będzie tylko właśnie pracował wtedy, kiedy Pani przy nim będzie? Jest to no swego rodzaju nagroda. Mm-hmm. Nagrodą jest Pani obecność. Tak, tak. Jeżeli
wykazuje zachowania, które załóżmy są, no, chcemy uzyskać, które są pożądane, jeżeli wtedy siadam przy nim, jeżeli na przykład jak coś robi, tak jak napiszę, wtedy oceniam, ewentualnie pod koniec jestem blisko, tak? Ale no, staram się jak najrzadziej siadać jednak przy nim, bo to niestety się kończy tym, że on stale chce być przy mnie. No. I w sytuacji, kiedy brak jest pani, brak jest tej osoby takiej nadzorującej, dziecko nie ma tej samodyscypliny, prawda? A my tutaj wiemy. Ja że byłam wzywana wręcz, bo tak. Tak pobudzony, rozemocjonowany, że nauczyciel nie mógł prowadzić lekcji. Wystarczy, że przyszłam i usiadłam i to wystarczyło. No tak, a to też jest negatywny, prawda, jakby aspekt tych naszych działań terapeutycznych, bo prowadzi to do tego, że dziecko przestaje pracować w obszarze samokontroli, prawda? A tutaj jednak zależy nam bardzo na samokontroli i tym samozaangażowaniu w działanie. Dziękuję bardzo, życzę sukcesów. Thank you.